Jeżeli patrzymy o scenariusz, który w mojej ocenie skrajnie mało prawdopodobny, czyli Białoruś rozwija się mobilizacyjnie, Rosja, nie wiem, wskrzesza z umarłych te siły, które miała, tak, odbudowuje i próbuje się rzucić na Polskę jako najsilniejszy kraj regionu, żeby, nie wiem, wbić się w centralny punkt, no to w momencie, w którym mają niezabezpieczoną granicę z Ukrainą i są zostawione sobie państwa bałtyckie i Finlandia w NATO, no to ja w ogóle nie widzę takiej realności planu dla Rosji, to jest inna rzecz. Ale nawet gdyby doszło do takiego założenia, mam wrażenie, że u nas będzie próba tej obrony nieaktywnej, no bo my nie możemy jako kraj NATO pierwsi zaatakować Rosję. Nie możemy przeprowadzić uderzenia wyprzedzającego. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że dla krajów NATO to byłby wystarczający powód, żeby się wymiksować z pomocą. Tak? A są kraje, które by uznały, że są na tyle daleko, że to by był wystarczający powód, żeby zanegować zobowiązania sojusznicze. Natomiast mam wrażenie, że będzie dominowała obrona jednak bardziej na sztywno, że jednak już w pasie przesłaniania będzie koncepcja obrony, właśnie nie opóźniania, tylko obrony manewrowej. Mam wrażenie, że dużo częściej będzie stosowana obrona uporczywa, zwłaszcza w miastach. Tylko mam drugie wrażenie, że po prostu do ludzi nie dociera, co to oznacza, tak? Że ludzie kompletnie nie zdają sobie pojęcia, z czym się wiąże obrona terenów zurbanizowanych i z punktu widzenia militarnego, na przykład zamienienie Białegostoku w miasto twierdzy czy Białej Podlaskiej. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Drodzy Państwo, wielkie emocje w ostatnim czasie wywołał fakt odtajnienia fragmentów zatwierdzonego w 2011 roku planu użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej w ramach samodzielnej operacji obronnej. No wydarzenie to, co naturalne i zrozumiałe, interpretowane jest przede wszystkim w debacie publicznej, w kontekście politycznym, w kontekście zbliżających się wyborów, ale w mojej, ja myślę też nie tylko w mojej ocenie, naszej ocenie, jest to wydarzenie daleko, daleko ważniejsze, bo w praktyce do polskiej debaty publicznej został wprowadzony temat, który był dotychczas obecny, ale bardzo, bardzo niszowo, bo pewne koncepcje tego, jak mogłaby wyglądać wojna obronna Polski w przypadku agresji rosyjskiej, były analizowane w pismach fachowych, w debacie naukowej. Można było takie koncepcje zrekonstruować na podstawie obiektywnie dostępnych informacji, ale nikt tego tak nie postawił konkretnie i wydaje mi się, że ten temat już zostanie, to znaczy wygotują się emocje polityczne, a ta debata już będzie funkcjonować. I my byśmy chcieli dzisiaj postawić naszemu gościowi pytanie, naszemu gościowi, którym jest Jarosław Wolski, analityk, twórca projektu Wolski o wojnie, nauczyciel na kierunku stosunki międzynarodowe w Akademii Marynarki Wojennej. Witam cię, Jarku. No, chcielibyśmy globalnie spróbować porozmawiać o tym, jak polskie elity polityczno-wojskowe widziały operację obronną przed wojną na Ukrainie jeszcze, no i w kontekście sytuacji międzynarodowej tamtego czasu i nie tylko, no i jak powinniśmy na to patrzeć. Witamy jeszcze raz na kanale. Tak. Cześć, cześć chłopaki, bo już koledzy, bo już tak, nie będę mówił panowo i per pan. Witam wszystkich słuchaczy. Wiesz co, pytanie jest zasadne, ale jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne, ponieważ mamy tutaj różne zazębiające się kwestie. Ponieważ czym innym jest optyka wojskowych i w zasadzie do tego, co naprawdę sądzą wojskowi, nie mamy dostępu. Teraz uzyskaliśmy dostęp, mając jeden z wariantów operacji obronnej. Zaraz o tym powiemy, bo trzeba pamiętać, że to, co odtajniono, moim zdaniem źle się stało, że odtajniono wartę, zaraz powiem dlaczego, to jest jeden z wariantów samodzielnej operacji obronnej. Na pewno były też inne warianty, gdzie nie musiała to być samodzielna operacja obronna, tylko było od razu w ugrupowaniu sojuszniczym. Natomiast to, co odtajniono, czyli tą wartę 00, to jest ściśle tajne, potem mamy bodajże 101, czyli warta 101. I ten plan to jest plan najgorszy możliwy, czyli bez wsparcia, musimy poczekać na wsparcie sojuszników, nie ma jednostek sojuszniczych na terytorium kraju przed wybuchem wojny,
I my musimy poczekać 10-14 dni, zanim sojusznicze siły wsparcia dotrą do Polski, czyli SSW. No i niestety źle się stało, że ujawniono fragment dokumentu, gdzie te 10-14 dni jest, no bo spada, znowuż to jest taka tajemnica z cyklu, że wszyscy o tym wiedzieli, tak? Bo ja o tym, że musimy 14 dni mniej więcej czekać, mówiłem od dekady, że mniej więcej tak jest określone przyjście z pomocą realnych sił NATO wtedy było. Natomiast pierwsza rzecz to jest optyka wojskowych. I tam optykę wojskowych, poza wywiadami emerytowanych generałów, poza tym, że no wszyscy się pilnują, bo przecież mają klauzulę na sobie, ta, która dopiero za jakimś czasem, po jakimś czasie wygasa, no to my generalnie nie wiemy, co sądzą generałowie. To, co sądzą, odbicie częściowe tego, co sądzą, widzimy w tym owym planie Warta ujawnionym. Jednym z wielu, bo trzeba podkreślić, że to nie jest plan obrony, tylko to jest jeden z wielu planów użycia sił zbrojnych. Tak? To jest zawsze wielowariantowe. To nie jest tak, że powstał jeden plan i ten plan był obowiązujący. Nie, ja podejrzewam, że tam było 5 czy 6 wariantów tej operacji obronnej, tak? Może więcej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, co sądzą politycy. I politycy, surprise, surprise, zawsze wypowiadają się przez pryzmat słupków wyborczych, zdobycia i utrzymania władzy, tak? W najgorszym razie w miarę miękkiej sukcesji. I teraz zupełnie inna jest optyka polityków i zupełnie może być inna optyka generałów, ponieważ tak, politycy na przykład w 2011 roku traktowali siły zbrojne jako zło konieczne, czyli jako twór, który konsumuje budżet. Pamiętajmy, że to były, wtedy były misje poza granicami kraju. Generalna optyka w okolicy 2017 roku co do sił zbrojnych w polityce głosiła, że siły zbrojne, jeżeli się do czegoś przydają, to do realizacji zobowiązań sojuszniczych i do manifestowania zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO. Czyli misje Afganistan, potem Irak, Czad, znowu Afganistan, potem wycofywanie się z tych misji, a jednocześnie siły zbrojne były non-stop redukowane, tak? Czyli decyzja o likwidacji jednej dywizji, która w sumie no, została przeprowadzona w 2011 roku, były przecież pomysły jeszcze potem, później likwidacji 16 dywizji zmechanizowanej. No, uważano, że siły zbrojne powinny być minimalizowane, no bo i tak jesteśmy w NATO, jest reset w... To może teraz źle brzmieć w świetle takiego serialu medialnego w TVP, no ale powiedzmy, był ten słynny reset z Rosją. Uważano, że benefity z tytułu tego, że jesteśmy w NATO, są na tyle poważne, że pozwolą nam ograniczyć liczebność sił zbrojnych. I to była optyka polityków. Co prawda, troszkę się to przekłóciło z tym, co pokazali Rosjanie już w 2008 w Gruzji. No ale to powinien być taki bardzo wyraźny dzwonek ostrzegawczy, no ale powiedzmy, że optyka była taka, że zmniejszenie sił zbrojnych powoduje, że budżet jest mniej obciążany, można zlikwidować bardzo niepopularną wówczas zasadniczą służbę wojskową, no bo pamiętajmy, że zasadnicza służba wojskowa była bardzo niepopularna, tak? Nie bez przyczyny, ponieważ non-stop obniżano nakłady na bardzo drogą zasadniczą służbę wojskową, ten poziom wyszkolenia był coraz niższy, czas tej odbywania zasadniczej służby wojskowej był coraz krótszy, bo to zeszło do bodajże 9 miesięcy, no i to szkolenie było na poziomie kiepskim, delikatnie rzecz ujmując, tak? Co wynikało z braku środków finansowych, no i była taka kosztowna, tak czy siak dla budżetu, monofikcja. I to była optyka 2011 roku. Jak popatrzymy sobie na optykę, która jest powiedzmy od 5-6 lat w MON-ie, po zmianie władzy politycznej w ogóle, no to deklaratywna optyka jest zupełnie inna. Czyli nie oddamy ani guzika, bronimy się już od granic wschodnich, bronimy każdej większej miejscowości, nie możemy dopuścić do wpadnięcia tej miejscowości w ręce Rosjan, bo będą nowe Bucze, Irpienie i tak dalej. I to jest znowu warstwa deklaracji polityków. Czyli politycy wprost ogłaszają, że oni będą bronić ściany wschodniej, tak? I tylko znowu, to są deklaracje poprzez pryzmat słupków wyborczych, deklaracje poprzez pryzmat pewnego konstruktu, tak? Czyli obrony ściany wschodniej, bo to jest pewien też projekt polityczno-wyborczy. Na ile jest to wykonalne, to jest osobna sprawa, ponieważ jak doskonale wiecie, historia pełna jest szczątek armii, którym kazano się bronić na sztywno, tak? Którym kazano się bronić, jeżeli chodzi o pewne określone punkty terenowe, no i potem po prostu te armie były niszczone. Natomiast wracając do Warty. Program wielowariantowy, w mojej ocenie, który został ujawniony i on prawdopodobnie pokazywał to, co widzimy, ten jeden z wariantów Warty pokazuje taką smutną konstatację co do realnej siły sił zbrojnych RP. Czyli pamiętajmy, że Rosjanie wtedy owszem byli w przededniu roku Serdiukowa, no ale mówiliśmy o ogromnej armii po mobilizacji wielomilionowej, potężnej armii,
prawdopodobnie w ugrupowaniu sojuszniczym z wojskami białoruskimi. Natomiast no, w drugą stronę no, widzimy siły zbrojne RP, które mają przed rozwinięciem mobilizacyjnym 13 dużych brygad. Pomijam dwie brygady artylerii, dwie brygady saperów, tak? No, ale mówimy o 13 brygadach ogólnowojskowych. No i tak krawiec kraje, jak mu materiału staje i prawdopodobnie ten program Warta, który widzimy, jest to faktycznie plan Warta, faktycznie był to taki plan operacji obronnej, która jest wyrazem po prostu słabości Wojska Polskiego w owych latach i tego, że zakładano w tym najgorszym wariancie, że sojusznicy, jeżeli chodzi o duże związki taktyczne, nie znajdują się w Polsce przed wybuchem wojny, więc zakładano operację, która była tak naprawdę operacją opóźniającą, czyli najpierw był pas przesłaniania, czyli 4 dni próby w ogóle zorientowania się w głównych kierunkach uderzenia Rosjan i prawdopodobnie Białorusinów, potem kolejne 4 dni obrona manewrowa, no i potem ostatnie, powiedzmy, 2 do 4 dni próba zatrzymania ostatecznego Rosjan na, no, na rubieży rzeki Wisły tak naprawdę, czyli prawdopodobnie aglomeracja Warszawy, rubież rzeki Wisły z 2 przyczółkami zostawionymi po wschodniej stronie Wisły, żeby w razie czego można było wyprowadzić w przyszłości kontrataki i próbę odbicia terytorium. I teraz no, z punktu przedstawienia tego politycznego, no to jest absolutny majstersztyk, no bo stworzył się taki zbitek pojęć, że a w tamtych latach planowano oddać cały wschód, tak, i że planowano się dopiero bronić na Wiśle. No nie jest to prawda, ponieważ jak się wczytamy w te ujawnione te strony z planu Warta 101, no to widać, że w operacji obronnej między granicą białoruską a przed polem Warszawy i przed linią Wisły miało być zaangażowane 75% związków taktycznych sił zbrojnych RP przed rozwinięciem, tak? Bo tam miało być, słuchajcie, zaangażowane 8 do 10 brygad. To są bardzo duże siły, tak? Czyli zamierzano bronić. Jest wprost podane, że w pierwszym etapie, te pierwsze 4 dni obrony, czyli obrona w pasie przesłaniania, czyli tam, gdzie próbujemy wyhamować już przeciwnika, opóźniać, no to jedna brygada aeromobilna, czyli prawdopodobnie 6. brygada, która potem w ogóle nie jest wymieniana w tym PUSZ, czyli zakładano, że albo przeszła gdzieś do obrony uporczywej, albo została zniszczona, niestety. 4 świeże brygady wojsk lądowych, które mają toczyć te działania i wprost podkreślono w tym planie użycia sił zbrojnych, że te brygady nie mogą zostać zniszczone, że one muszą zachować zdolność do walki w tych działaniach opóźniających. Kolejne dni mamy opis użycia 4 kolejnych brygad, czyli zobaczcie, że już mamy 9 brygad zaangażowanych z 13 przed rozwinięciem mobilizacyjnym. No i w tych kolejnych 4 dniach 4 kolejne brygady miały toczyć obronę manewrową. To jest wprost podane, że jest również taka obrona manewrowa, potem kolejna. No i potem ostatecznie miała trafić 1 świeża brygada i te 4, które by przeżyły albo i nie te działania opóźniające, i one miały się bronić do czasu dojścia sił NATO, tak? Więc to nie jest plan, który zakłada, nie wiem, lekką ręką oddanie 1/3 Polski. To jest plan, który zakłada potwornie ciężkie walki opóźniające wobec gigantycznej przewagi przeciwnika i nadzieję, że uda się wyhamować impet uderzenia do linii, do metropolii Warszawy i do linii Wisły i że do tego czasu przyjdzie pomoc NATO. Ja bym to traktował jako bardzo rozpaczliwy plan, to najlepiej podsumował Norbert Bączek. On się za głowę złapał i mówi: Jezus Maria, odwrócony wrzesień, tak? 39 tylko w drugą stronę. I coś w tym jest, tak? No bo zakładano gigantyczną przewagę przeciwnika i to, że nie wiadomo, czy będzie to wsparcie sojusznicze w odpowiednim czasie. Więc w mojej ocenie absolutnie nieusprawiedliwione jest mówienie, że zamierzano jedną lekką ręką oddać wschód kraju. No nie, no zamierzano się bronić na tym wschodzie kraju, tak? Tylko zakładano tak gigantyczną przewagę przeciwnika, że Rosjanie po prostu w 10 dni dojdą do linii Wisły. I to było wówczas. I tylko znowuż, to jest jeden z wariantów, ponieważ jestem w stanie założyć się o każde pieniądze, że tam było jeszcze Warta, nie wiem, 102, 103, 104, 105, gdzie może zakładano, że już pewne siły natowskie będą w Polsce wcześniej, że zakładano może zupełnie inne warianty tej operacji, tak? Tylko że no, zdjęto po prostu w lipcu tego roku klauzulę z tego planu, który, no powiedzmy, ujawnienie tego w mojej ocenie szkodliwe, bardzo ładnie, powiedzmy, przekłada się na wymierne zyski polityczne, tak? Bo można pokazać czarno na białym, że był plan, który zakładał, że w 10 dni Rosjanie dojdą do Wisły. Tylko że już normalny człowiek, który nie interesuje się wojskowością, nie interesuje się militariami, nie doczyta sobie na tych odtajnionych stronach, że tak naprawdę, no tak, że w 10 dni dojdą do Wisły, ale zakładano zaangażowanie 3/4 sił Wojska Polskiego w próbie w ogóle powstrzymania Rosjan, tak? Czyli cała linia od granicy białoruskiej do Wisły, bo Wisły to miało być pole bardzo zażartej i bardzo brutalnej bitwy opóźniającej Rosjan, tak? Operacji całej. Natomiast obecnie, no obecnie mamy wykładnię polityczną zupełnie inną. Tak, czyli że będziemy się bronić na sztywno od rubieży, można tak robić, tak na przykład robili Ukraińcy, trochę z musu, tak,
Można coś takiego przeprowadzić, tylko trzeba pamiętać z historii, że to się automatycznie wiąże z dużo cięższymi stratami sił własnych. Ponieważ tam, gdzie możemy przeprowadzić działanie opóźniające albo obronę manewrową, no to możemy wychodzić spod ognia uderzenia artylerii. Jeżeli przeciwnik ma dużą przewagę liczebną nad nami, no możemy spróbować się oderwać od niego nawet kosztem strat, tak? Natomiast jeżeli bronimy się na sztywno, jeżeli zakładamy, że będą takie obrony Mariupola i że zamieniamy Białystok w Mariupol, no to jest to przepis na może i szybszą próbę powstrzymania przeciwnika, ale jest to przepis na kotły w dużych miastach, jest to przepis na bardzo ciężkie walki obronne w okrążeniu. No jest to przepis na zabijanie miast, tak? No bo świadomie się decydujemy na to, że nie oddajemy miejscowości, no ale to, że nie oddamy miejscowości, to nie znaczy, że ludność cywilna, która mieszka w tej miejscowości, jest bezpieczna. No owszem, nie będzie narażona na początku na gwałty, grabieże, tylko będą jej lecieć na głowy bomby, napalm, tak, pociski zapalające i po kolei będą gruzowane całe kwartały dzielnic, no bo tak Rosjanie zdobywają miasta, tak? Czyli Rosjanie, jak próbują zdobyć miasto, najpierw robią rajd na miasto i próbują wjechać do niego czołgami, zakładają, że poniosą przy tym ciężkie straty, ale to jest na zasadzie, jak się uda, cała pula dla nas, tak? W momencie, kiedy te działania rajdowe są powstrzymane, te czołówki są zniszczone, Rosjanie przechodzą do podwójnego pierścienia okrążenia wokół danej metropolii, no i potem ją kawałkują dzielnica po dzielnicy, tak? Oczywiście kawałkują ją w ten sposób, że ją równają z ziemią, to zabijanie miasta. No i teraz te zabijanie miasta czeka ludność cywilną Polski, która będzie broniona w tych miastach na sztywno. Teraz ktoś może powiedzieć, że to jest i tak lepsze niż okupacja. No to o to tu się już trzeba zapytać mieszkańców Mariupola na przykład, tak? Albo Chersonia, czy to na pewno jest lepsze. Albo przede wszystkim Mariupola, no bo Mariupol to jest jedyne takie naprawdę duże ukraińskie miasto, które zostało w okrążeniu zgruzowane po prostu na poziomie zdobywania miast II wojny światowej, tak? Bo Sewerodonie zdążyli Ukraińcy ewakuować inne miasta, natomiast Mariupol, no to był zdobyty po prostu, znaczy zaokrążony z ludnością cywilną, której nie zdążono ewakuować. I A ja przepraszam, że wejdę ci w słowo, bo tak naprawdę dokonałeś rozkładu, w sensie tego, co wiemy z tego planu, który został odtajniony, i przeszliśmy bardzo płynnie tak naprawdę do tego, jaka jest różnica w podejściu, tak jak powiedziałeś, polityczno-wojskowym dzisiaj. A ja bym, jeżeli mogę, to jeszcze chciał tylko na chwilę wrócić do tego poprzedniego planu, no bo myślę, że to, co powiedziałeś, jest bardzo istotne. Po pierwsze, wskazałeś, że nie mówimy o jednym pewnym planie obronnym, mówimy o wariancie, który mógł być, mówiąc kolokwialnie, tak jak często mówimy, że w NATO są plany ewentualnościowe i będą wyjęte na wypadek rozwoju scenariusza. Tak samo myśmy, i to nie jest przecież nic nowego, zanim byliśmy w NATO, też zakładaliśmy operację obronną samodzielną, stąd wynikały nam nasz potencjał analizy i wiedzieliśmy, jakie będą kierunki naszej polityki bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym. Więc to jest jakby jedna rzecz, ale druga, że jednak najprawdopodobniej oczywiście, ten wariant, który poznaliśmy w jakiejś tam części, no był tym wariantem takim najbardziej pesymistycznym, że jednak będziemy musieli tą operację obronną przynajmniej w jakimś czasie prowadzić sami, a potem założymy przyjście z pomocą sił państw członkowskich NATO. I teraz z Twojej wiedzy i oceny, czy gdyby ten scenariusz, o którym w tej chwili dyskutujemy i cały czas zaznaczę naszym widzom, znamy tylko jego częściowe założenia, miał się sprawdzić, to znaczy rzeczywiście, wiadomo, że wojna nie wybuchłaby z dnia na dzień, to znaczy narastałaby koncentracja sił, może byłyby wielkie manewry, z których potem byłoby jakieś przejście, tak? No one zawsze są bacznie obserwowane, czy to jest no, to są już kwestie szczegółowe, ale rzeczywiście narastałby konflikt polityczny, siły zbrojne byłyby zgromadzone no, przy polskich granicach, albo byłyby na jakichś pozycjach, w których można byłoby by je szybko rozwinąć. No i rzeczywiście doszłoby do jakiejś prowokacji i te siły weszłyby na terytorium Polski. Trzeba byłoby do tego planu sięgnąć. Załóżmy nawet, że NATO miałoby wolę polityczną, żeby nam pomóc, ale rzeczywiście wymagałoby to czasu. To przy, no mówię, czy przy tej wiedzy i założeniach ten plan miał szansę powodzenia? Znaczy, tutaj trzeba zacząć od tego, że faktycznie wojny nie wybuchają nagle. Ja będę się o tym upierał bardzo mocno, że obecnie, przy obecnej supremacji środków obserwacyjnych NATO, nie jest możliwe uzyskanie zaskoczenia strategicznego. Po prostu nie ma możliwości. Można siły zgromadzić przy granicach, można przeprowadzić manewry, ale logistyka konieczna do przeprowadzenia tego typu operacji jest tak potężna i na tyle widoczna z kosmosu, że nie ma możliwości uzyskania zaskoczenia strategicznego, czyli widać, że przeciwnik przygotowuje się do jakiejś ogromnej operacji co do skali. Natomiast oczywiście można zlekceważyć te ostrzeżenia wywiadu i analityków, które będą, tak? Bo też w historii mamy takie przykłady krajów,
na przykład operacja Jom Kipur, gdzie i tak do końca na szczęście nie zlekceważono, no bo jednak te 48-godzinne ostrzeżenie zostało wydane, no i zaczęto wzywać rezerwistów, co poniekąd, no nie powiem, że uratowało państwo Izrael, bo w zasadzie to uratowało Syryjczyków, bo oni pierwsi byli do obskoczenia atomówką, tak, ale powiedzmy, że no przez to ta wojna Jom Kipur wyglądała zupełnie inaczej, tak. Natomiast no, można faktycznie całkowicie prawidłowe analizy wywiadu i analityków zignorować z przyczyn politycznych. Na przykład takiego tchórzostwa politycznego, tak? Czyli nie będziemy ewakuować ludności, nie będziemy zrobić mobilizacji, no bo to zawsze jest niepopularne społecznie, to może wzbudzić panikę, gospodarka potwornie obrywa wtedy i to spotkało Ukrainę, ponieważ Ukraina przecież została no, troszeczkę bez gaci, za przeproszeniem, złapana 22, ponieważ z jednej strony była taka cicha próba cichej mobilizacji i selektywne wzywanie rezerwistów, no ale okazuje się, że siły zbrojne Ukrainy, wojska lądowe miały 120 tysięcy żołnierzy 22 lutego. Czyli one były na tej stopie pokoju, one nie były rozwinięte. Okazuje się, że Ukraińcy pospiesznie, no a tam aparat mobilizacyjny ich akurat sprawnie zadziałał dzięki temu, że on był już wyczyszczony i przed zahartowany po 2014 roku, tak? To u nas obawiam się, że byłoby niestety dużo gorzej. Natomiast no, o ile nie da się nie zauważyć przygotowań do pełnoskalowej agresji, to niestety można je zignorować, tak? Albo z powodu takiej strusiej polityki chowania głowy w piasek, no albo z powodu no, generalnie tchórzostwa polityków. I teraz nie da się przeprowadzić przeciwko Polsce operacji takiej, że robi się taki skok tygrysa, tak? Czyli nagle się wyprowadza wszystkie jednostki z koszar, podrzuca się pod granicę i atakuje Polskę. To nie wypali, tak? Takie scenariusze to jest science fiction i to kiepskie science fiction. Trzeba pamiętać o tym, że NATO jako sojusz morski i lotniczy miałoby nad Rosjanami już wtedy miażdżącą supremację w powietrzu. Tak? To znaczy, to z biegiem lat to jest tylko gorzej dla Rosjan, ale nawet patrząc na rosyjską obronę przeciwlotniczą, NATO bardzo szybko uzyskałoby dominację w powietrzu i na Bałtyku. Tylko te bardzo szybko, według wszystkich ostrożnych analiz, które czytałem, to jest około 2 tygodni. I do okresu tych 2 tygodni to jest poważny problem, tak? No bo mniej więcej tyle by potrzebowali Amerykanie, żeby rozwalić Rosjanom obronę przeciwlotniczą, uzyskać supremację w powietrzu. I teraz, czy ten plan miał szansę powodzenia? Ten plan jest bardzo realistyczny moim zdaniem, czyli faktycznie zakłada się najgorszy wariant, czyli że Rosjanie są rozwinięci mobilizacyjnie, mają wielomilionową armię, mają tych armii dużo generalnie co do naszego kierunku, przeprowadzają uderzenie przy ogromnej przewadze liczebnej rzędu prawdopodobnie około 10 do 1, tak można zakładać, 7-10 do 1. No i jedyna szansa to jest próba ich opóźniać i wycofywać się do rubieży, żeby po prostu teren zrobił swoje i straty. Tak? Moim zdaniem, znając troszeczkę tą rosyjską sztukę operacyjną, dobrze zakładano, że Rosjanie w ciągu 10 dni są w stanie podejść pod Warszawę i pod Wisłę. Nie bez strat, tak? Bo Rosjanie by ponieśli ciężkie straty. Ich pierwszy rzut zostałby zmielony, ale za tym pierwszym rzutem jest drugi rzut i jest trzeci rzut. Nie? I prawdopodobnie drugi wprowadzony do walki rzut albo trzeci rzut doszedłby do tej dni Wisły. Pytanie, co wtedy? Więc moim zdaniem ta warta, jako taki warta 101, jako taki wyraz, no trochę pesymistyczny, no ale on jednak dość realnie oceniał, co by się mogło wydarzyć, gdybyśmy mieli do czynienia z rozwiniętymi Rosjanami, którzy by nagle przeprowadzili operację, a z drugiej strony nie mielibyśmy sił sojuszniczych na terenie Polski. Natomiast tam jest parę rzeczy w tym planie urywków, bo znowu całego planu na szczęście jeszcze nie znamy, chociaż zobaczymy, co się wydarzy do 15 października. Znamy na razie stronę tytułową, parę akapitów wyrywanych i jedną kartkę, tak? Natomiast ja się obawiam, że do 15 to jeszcze gorsze rzeczy mogą być, bo jeszcze ktoś może wrzucić na przykład rozwinięcie mobilizacyjne. Natomiast ten plan zakładał rozwinięcie mobilizacyjne. Prawdopodobnie w tych opisach brakuje mniej więcej od 4 do 8 brygad. No, prawdopodobnie tyle miało wynosić rozwinięcie mobilizacyjne. Tak? Czyli te siły nasze zbrojne też miały się rozwinąć przed konfliktem mobilizacyjnie. Nie miało być tylko 13 brygad stopy pokoju, tylko to miało być prawdopodobnie około 18, może 20 brygad wojsk lądowych. Tylko dalej, jeżeli patrzymy na to, jak wielka jest armia rosyjska po rozwinięciu mobilizacyjnym, jeżeli założymy, że działaliby w ugrupowaniu sojuszniczym z Białorusinami, no to dalej się to robi 7 do 1, tak? To już wyjściowo nie jest przepis na sukces. Słuchaj, tak. A bo to pytanie chyba trzeba postawić tak brutalnie, bo takie myśl, taka kultura myślenia, że zakładamy najbardziej pesymistyczny wariant, jest bardzo dobra i to należy chwalić, bo w ogóle należy tak zakładać. Ale powiedzmy, że Rosjanom rzeczywiście udaje się po tych 10 dniach
dojść do Wisły, trwają walki o Warszawę. I powiedz, jak ty uważasz, czy... Bo tu wchodzi polityka już, bo pamiętaj, że równolegle do operacji takiej wojskowej jest prowadzona operacja informacyjna. Cały aparat, potężny aparat dyplomatyczno-wywiadowczy rosyjskiego państwa jest zaangażowany w spowalnianie operacji NATO, w różnego rodzaju zniechęcanie do... No to jest połączona kampania dyskredytująca nasz rząd, naszych polityków, uruchamiane są zasoby różnego rodzaju. I jak ty sądzisz, czy po pierwsze, czy my powinniśmy realnie liczyć, że nastąpiłaby kontruderzenie ze wsparciem NATO? Czy byłaby wola polityczna wtedy mogła być do pomocy? No i na końcu, czy w ogóle byłby potencjał, czy żołnierze państw NATO chcieliby ginąć? Rosjanie by ufortyfikowali te tereny, które zajęli w jakimś stopniu? Czy by fortyfikowali? To jest pytanie do ciebie też, jak sądzisz? No i ryzyko eskalacji nuklearnej, tradycyjne, czy Rosjanie nie... Bo rząd, wiesz... Powołanie, ja na początku tak myślałem, że powołaliby rząd, ty zresztą też to na Twitterze napisałeś. Wiesz co, ja później po dłuższym przemyśleniu tematu uważam, że nie. Nastawienie polskiego społeczeństwa jest tak radykalnie antyrosyjskie, że trudno by było, przynajmniej dzisiaj sobie wyobrazić, gdyby to było przygotowywane wcześniej, kilka miesięcy, może, ale wydaje mi się, że taki rząd byłby szybko rozpoznany jako renegaci i bardzo mało prawdopodobne, że mógłby pociągnąć jakąś część społeczeństwa za sobą. Ale to tak mi się wydaje, możemy z tym polemizować. Ale wracając do głównego pytania, co by się stało twoim zdaniem politycznie w tym 10. dniu operacji, która by szła tak, wiesz, po połowie, powiedzmy, trochę by się nam udało, ale generalnie Rosjanie cele by realizowali. Znaczy, ja tutaj muszę zacząć w ogóle od tego, że wojskowi zawsze zakładają różne scenariusze, w tym te najgorsze kinetyczne. Ja osobiście uważam, że Rosjanie absolutnie nie rozpatrywali poważnie agresji na Polskę w tych latach i uważam, że generalnie nie zakładali agresji kinetycznej na Polskę. Oni zakładali oczywiście, co potem widzieliśmy, jakąś próbę rozszarpania Ukrainy, tak, wtłoczenia z powrotem Ukrainy pod siebie. Dla Rosjan była krytyczna sprawa Białorusi i no, zatrzymanie Łukaszenki, powiedzmy, który próbował siedzieć na dwóch stołkach na tej stronie prorosyjskiej. No i ewentualnie Bałtyki, Litwa, Łotwa, Estonia. Tak, czyli kraje z dużą mniejszością rosyjską, kraje, które są łatwe w pewnym sensie dla Rosjan, były łatwym kąskiem, bo były uważane za łatwy kąsek poprzez dużą ilość rosyjskojęzycznej mniejszości w tych krajach. Ja osobiście uważam, że Polska była celem neutralizacji politycznej i agenturalnej, ewentualnie gospodarczej, natomiast nie była na celowniku rosyjskiej operacji militarnej. Pewnie plany Rosjanie mieli jakieś przygotowane, tak? Każdy, jak wojskowi przygotowują plany, więc jakieś plany podboju militarnego Polski na pewno powstały. Natomiast osobiście uważam, że raczej w Rosji nikt nie rozważał na poważnie takiej ewentualności, tak? No byliśmy polem penetracji agenturalnej, Rosjanie od lat próbują ingerować w polskie wybory, potem rozwój internetu bardzo im to uprościł, jeżeli chodzi o wpływanie na nastroje w Polsce. Operacja kognitywna, czyli próba władowania do przestrzeni publicznej, do dyskursu publicznego w Polsce ekspertów, którzy mają, albo pseudoekspertów, którzy mają jakieś kosmiczne pomysły na nowo poukładanie sił zbrojnych, a tak naprawdę na ich kompletne rozwalenie. I różne takie, powiedzmy, dziwne pomysły, tak? I to jest taki rosyjski sznyt, to jest ich taki podpis, jeżeli chodzi o próbę walki, czyli niekinetycznej neutralizacji danego państwa. Natomiast jeżeli już mówimy o tym, co by się wydarzyło, gdyby doszło do takiej operacji, w zasadzie wszędzie tam, gdzie Rosjanie angażują się w tego typu operacje, to oni jednak starają się powołać jakiś rząd lokalny, kolaboracyjny. Nieważne, czy on ma wsparcie 15%, 5-10 czy 2% społeczeństwa, Rosjanie jednak instalują jakieś struktury kolaboracyjne, miejscowe, jednak próbują znaleźć kolaborantów. No i teraz no, przypomnijmy sobie, jak wyglądała sowietyzacja Polski, tak, 44-47. Też nie byli popularni, tak? Więc ja się niestety bardzo poważnie obawiam, że no, zrobiono by na zasadzie tak, jak miało to być na Ukrainie, czyli eksterminacji części wywózek, części urzędników, części no, powiedzmy patriotów, mniejszych lub większych. I ja się bardzo poważnie zastanawiam, czy nie powołano by jakiegoś quasi-kolaboracyjnego rządu na zasadzie brutalnego łamania pacyfikacji, łamania woli oporu społeczeństwa, bo Rosjanie niestety są w tym dobrzy. A zawsze w każdym społeczeństwie znajdzie się kilkanaście procent zdrajców, kolaborantów albo zwykłych oportunistów, którzy chcą mieć, czy to ze strachu, czy z wygody, czy dla jakichś profitów, chcą mieć święty spokój i podejmują współpracę z okupantami.
I tak było w Polsce w latach II wojny światowej, tak było podczas sowietyzacji Polski. To nie jest prawda, że my byliśmy takim narodem, wiecie, bez kazy i zmazy, który z bronią w ręku ginął przeciwko okupantowi, tak? To wcale tak nie było, co widać było i po okupacji hitlerowskiej, niemieckiej, i co widać było potem po sowietyzacji Polski. Tak, bo jednak spora część tego społeczeństwa z różnych przyczyn aktywnie kolaborowała z Sowietami i z rządem lubelskim. I teraz ja się bardzo obawiam, czy nie byłoby powtórki z historii, bo wystarczy zobaczyć, kto się spotykał z ambasadorem Rosji już po wybuchu wojny polsko-ukraińskiej. Tak? Uściskiwał mu dłoni i składał upokarzający hołd lenny niemalże transmitowany potem na social media. Tak? Więc to jest taka uwaga na marginesie. Natomiast nie wiemy, co by się wydarzyło. Wydaje się, że jednak podważenie jedności NATO i jednak próba całkowitej negacji gwarancji, które daje sojusz, byłoby na tyle niebezpieczne dla Pax Americana, dla amerykańskiej pozycji, które wtedy były hegemonem, jednak, że wymusiłyby ostrą reakcję. Taka jest moja optyka. Wydaje się również, że kraje NATO, mimo że wówczas no, były te redukcje bardzo gwałtowne, że jednak kraje NATO na tyle, na ile by mogły, przyszłyby z pomocą kinetyczną. Natomiast pytanie, co zrobiliby Rosjanie i czy Rosjanie próbowaliby faktycznie powołać jakiś quasi-enerdówek w Polsce, żeby zamrozić konflikt, czy po prostu traktowaliby terytorium Polski. W ogóle nie rozmawiamy, co mieliby Rosjanie politycznie uzyskać poprzez agresję pełnoskalową na terytorium kraju, tak? No, musielibyśmy, teraz spekulujemy, bo musielibyśmy mieć Tak, ale tu się... samego konfliktu, prawda? To jasne, Tu się żeby. w ogóle, wiesz, w ogóle w tej, ale to w ogóle to jest bardzo ciekawy wątek, który w ogóle umyka z dyskursu, tak? No bo teraz co, atakują Polskę, ale jednocześnie Bałtyki są niezabezpieczone, Ukraina jest niezabezpieczona? To wiesz, to są takie, ja rozumiem, że wojskowi muszą planować i jest zaplanowane przez wojskowych, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na kontekst polityczny, to dziwne by było, gdyby jednocześnie nic się nie wydarzyło na Bałtykach, albo gdyby faktycznie Ukrainie nie próbowano zająć Krymu, tak? Gdyby chcieli przeprowadzić tego typu operacje, no to siły na kierunku polskim byłyby automatycznie mniejsze, tak? I to znowu jest cała taka seria pytań dotyczących tego. Natomiast no tak patrząc przez pryzmat sił, które wtedy my mieliśmy, przez pryzmat gotowości bojowej jednostek, przez pryzmat przynajmniej nominalnie rozwinięcia mobilizacyjnego, które są w stanie, byli w stanie przeprowadzić Rosjanie. Pytanie oczywiście, jakby mi ono wyszło, tak? No to tak, odpowiadając krótko, to ja się bardzo cieszę, że mieszkam w okolicach Wrocławia. Tak, przepraszam za, że tak powiem, brutalność, tak. Znaczy, to ja mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że mam w okolicach Wrocławia rodzinę, ale w tym mieście mi się żyje bardzo, bardzo dobrze. No niestety tu miasto ma to do siebie, że i w tych planach, które wiemy z czasów zimnej wojny i obecnie pewnie no, stanowi jedno z istotniejszych punktów no, z perspektywy myślenia polskiego obronności, ale Atomówka za każdym jednym razem. Niezależnie czy z prawa, czy lewa. Sorry. nie trzeba mieć chciałem dom tego mówić, głęboko w ale padło. piwnicy. Słuchaj, bo tak naprawdę, kiedy odpowiadałeś na pierwsze pytanie, to przerwałem ci trochę jakby i z Pawłem cofnąłem trochę rozmowę cały czas do tego planu, no, który wywołał na pewno poruszenie w dyskursie społecznym, ale jakbyśmy mogli teraz rzeczywiście, chciałbym wrócić do tego, o czym ty mówiłeś, czyli no tego, jesteśmy tu i teraz, wiemy, że to chyba też bardzo dobrze zauważyłeś, że no, w tamtych czasach jednak kształt systemu międzynarodowego, te wektory interesów i siła tych państw mogła być trochę inna, więc myśmy też przygotowywali się. Oczywiście, ktoś dzisiaj powie, że powinniśmy mieć potencjał większy, to byśmy mogli ten plan naszkicować dużo bardziej dla nas korzystnie. Ale sytuacja polityczna też była taka, a nie inna. Teraz jesteśmy w sytuacji takiej, no, która wymaga zdecydowanych działań. Te działania obserwujemy i w sferze deklaratywnej, i faktycznej. I pytanie jest takie, jeżeli. Bo ty zacząłeś mówić o tej koncepcji obrony, umówmy się tak, dla naszej dyskusji na granicy, tak? Oczywiście to jest tylko pewien konstrukt, który funkcjonuje w debacie. To czy my jako Polska jesteśmy w stanie i w jakiej perspektywie czasu zbudować potencjał, który pozwoliłby nam taką operację prowadzić? No i znowu przy założeniu realistycznym, że no, będziemy mieli wsparcie NATO, ale może nie być tak, że ono będzie od razu już tutaj u nas. No a dwa,
I to myślę, że wydaje się również bardzo ciekawe, no bo znowu, no ciężko nam założyć pewnie sytuację, że będziemy walczyć, nie wiem, my i Rosja, tak? To pewnie byłby jakiś szerszy konflikt. No to gdzie są, to tak naprawdę ile też my czasu potrzebujemy i czy na przykład, czy ten czas, który daje nam Ukraina, zazębia się z tym, ile czasu my potrzebujemy, żeby zdolności w tym zakresie do realizacji takiej operacji obronnej ewentualnie posiadać. Przepraszam, bardzo dużo wątków, więc oczywiście wybierz z tego to, co jest najistotniejsze. No, trudne się wylosowało z tego, co słyszę, ale zaczynając od początku, znaczy ja bym zaczął od jeszcze innej kwestii. 2011 rok, mamy 13 brygad w wojskach lądowych, nie liczymy dwóch brygad artylerii, nie liczymy dwóch brygad saperów. 2020 rok, mamy 13 brygad w wojskach lądowych, ponieważ zaczynamy formować 18. dywizję i zaczynamy odtwarzać jednostki, które były cięte wcześniej. Pomijając Wojska Obrony Terytorialnej i trzy rotacyjne brygady na terytorium Polski, generalnie mamy tyle samo związków taktycznych, ile mieliśmy w 2011 roku. I wiecie, jest takie pytanie, że ciekawość, bo Anglicy mają takie przysłowie, że ciekawość zgubiła kota, tak? Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, czy PUSZ 2011 i któreś jego warianty rozwojowe to przypadkiem nie było aktualnie jeszcze 3-4 lata temu, skoro per saldo ilość sił była praktycznie taka sama. Nie? Więc i to jest moja bardzo duża obiekcja, jeżeli chodzi o ujawnianie tego planu, ponieważ no, znowuż wojskowi to nie są głupi ludzie, zwłaszcza generałowie w sztabie generalnym, którzy planują tego typu operacje, pułkownicy, generalni oficerowie starsi. Są pewne niezbywalne kanony planowania operacyjnego. Jeśli ktoś o nich zapomina, to w absolutnie żenujący sposób przegrywa wojnę. I to są ludzie, którzy są elitą Wojska Polskiego, którzy są bardzo wysokiej klasy profesjonalistami. I wystarczy z nimi pogadać, żeby nie mieć wątpliwości, że tak, że oni są profesjonalistami. I teraz ja osobiście naprawdę nie sądzę, żeby inaczej była zaplanowana operacja obronna w 2000, na przykład 19-20 roku, niż była planowana w 2011 roku, skoro mieliśmy tyle samo brygad w wojskach lądowych, praktycznie, tak? Więc to jest moja pierwsza bardzo poważna wątpliwość, no ale o tym jest bardzo niedobrze pytać się publicznie w gorącym przedwyborczym okresie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Oczywistym jest, i to jest ważne, żeby nie była ta pierwsza część wyrwana z kontekstu, ale pewnie ktoś się pokusi, to wytnie gdzieś rzuci, ale bardzo ważna sprawa. Powstał WOT, Wojska Obrony Terytorialnej. My już mówimy o 30 tysiącach żołnierzy. Jednak pojawiła się ta rotacyjna obecność przeliczeniowo trzech brygad, czyli całkiem sporych sił w Polsce. Więc jednak, mimo że brygad w wojskach lądowych mieliśmy tyle samo w 2020 co w 2011 roku, to jednak należy uznać, że jednak ta siła wzrosła Wojska Polskiego. Tak? Czyli jednak mamy no, trzy dodatkowe brygady rotacyjne na naszym terenie. Mamy WOT. WOT, wbrew pozorom, bardzo się udał jako pewien projekt. I na przykład takie brygady WOT-u w pasie przesłaniania na północno-wschodniej Polsce mogłyby wyjątkowo pomóc, jeżeli chodzi o obronę terenów zurbanizowanych, jeżeli chodzi o działanie opóźniające. Owszem, to byłoby troszeczkę coś innego finalnie niż mówiono, kiedy powstawał WOT, no ale nie mam żadnych złudzeń, że te brygady byłyby po prostu użyte do działań takich, a nie innych, bo one się do tego nadają, tak? Czyli nie tylko ochrona infrastruktury krytycznej, zaplecza, działania przeciwdywersyjne, przeciwpartyzanckie, przeciwdesantowe, ale bez dwóch zdań byłyby też użyte do działań opóźniających albo do działań na zapleczu przeciwnika. No albo by bohatersko broniły Białego Stoku czy Olsztyna na przykład. Tam raczej nie, ale Biały Stok, Biała Podlaska, to tam podejrzewam, że byłyby zamienione po prostu w rejony umocnione, żeby opóźniać albo zmuszać do wydzielenia się do ich odcięcia. I teraz. To jest 2022 rok. Gdybyście mnie zapytali, jaka jest sytuacja teraz, to oczywiście, że jest gorsza niż była, ponieważ oddaliśmy 40% sprzętu wojsk lądowych Ukrainie. My dopiero ten sprzęt kupujemy i dopiero jest zdrażany. Czyli tak naprawdę do 2027 to my mamy bardzo duży problem, bo po pierwsze musimy odkupić sobie sprzęt i odkupujemy za ten, który daliśmy Ukrainie. No ale to nie jest tak, że wymieniamy sobie 7.2 na czołgi K2 i w sumie jest dużo lepiej niż było, ponieważ mamy czołgi o lata świetne nowocześniejsze. No nie no, te czołgi trzeba wdrożyć, trzeba przeszkolić załogi. Tak, to zajmuje ten rok przynajmniej. Trzeba do tego dobudować całą logistykę, trzeba do tego dobudować wsparcie i eksploatację. W międzyczasie mamy tworzenie 18. dywizji, mamy kolejne dwie dywizje tworzone. To powoduje, że jest lekki nieogar organizacyjny, tak? No, rozbudowujemy logistykę, więc
przejściowo nasze wojsko bardzo się osłabiło, ale to jest taki dołek, który poprzedza takie ostre wybicie się do góry. I to ostre wybicie się do góry, jeżeli chodzi o zdolności sił zbrojnych RP do operacji obronnej, nastąpi, myślę, około 2027 do 2030 roku. To wtedy zobaczymy faktycznie bardzo wyraźnie wzrost możliwości bojowych Wojska Polskiego. Natomiast przejściowo mamy spadek, który jest spowodowany no, temu, że oddaliśmy 40% czołgów Ukrainie, 65% Krabów, mniej więcej 1/3 obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych. To brzmi tak przerażająco, ale mówimy o sprzęcie głównie postsowieckim, tak? Bo takie perełki jak Kraby czy Rosomaki, to nie było ich wiele podarowanych. No ale mówimy o powiedzmy bardzo znaczącym uszczupleniu potencjału wojsk lądowych, o ponad 1/3 w mojej ocenie. Tylko, że znowu z punktu widzenia sił zbrojnych RP i analizy tylko zdolności sił zbrojnych RP, to ja myślę, że w sztabie generalnym to rwą sobie włosy z głowy garściami, tak? Natomiast jeżeli popatrzymy na taką globalną układankę, jeżeli popatrzymy na to, że neoimperializm rosyjski jest powstrzymywany na Ukrainie, że w zasadzie rosyjskie słynne WDW to teraz leży sobie gdzieś pod Kijowem, pod Czernichowem i pod Chersoniem, no to z tego punktu widzenia to polskie bezpieczeństwo wzrosło, tak? Ponieważ Rosjanie są uwikłani w potworną proxy war, czy proxy war dla Stanów Zjednoczonych i dla NATO, nie dla biednych Ukraińców, ale są uwikłani w wojnę na Ukrainie. To zresztą sami wywołali bandycko atakując Ukrainę i próbując rozszarpać to państwo, tak? Rosjanie próbowali zrobić z Ukrainą to, co Hitler z Polską w 1939, to trzeba otwarcie powiedzieć. No ale efekt tego jest taki, że Rosjanie ponieśli potworne straty. W zasadzie cały pierwszy rzut wojsk Federacji Rosyjskiej został zniszczony już na Ukrainie. To można zakomunikować. Jeśli patrzę na te liczebności sprzętu, to w zasadzie cały pierwszy rzut został już zmielony, tak? I to jest zrobione rękami ukraińskimi i krwią ukraińskiego żołnierza, wykorzystując między innymi ten sprzęt podarowany. Więc jeżeli popatrzymy sobie przez analizę, zrobimy przez pryzmat tylko zdolności sił zbrojnych RP, no to tragedia, tak? To przejściowo potwornie się osłabiliśmy, ale jeżeli popatrzymy na taką globalną układankę, no to widzimy, że bilans dla nas tak czy siak jest na plus, tak? Bo Rosjanie są zajęci, mają potworne problemy, są na krawędzi przegrania tej wojny i nasze bezpieczeństwo wzrosło. Natomiast słusznie zauważa szef sztabu generalnego, że no Rosjanie tak do 2027-2028 się odbudują. To jest taki wariant bardzo pesymistyczny dla nas. Znowu wojskowi zakładają najgorszy możliwy wariant. Ja osobiście uważam, że Rosjanie raczej do 2030 będą się odbudowywać, jeżeli chodzi o potencjał sił zbrojnych. Natomiast no, mamy trochę tego czasu. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na inny ujawniony dokument, czyli ocenę stanu sił zbrojnych, to jest dokument chyba z 2012 roku, który znowu w tym wspaniałym okresie przedwyborczym został ujawniony, no to tam jest takie zdanie, że upraszczam, że samodzielna operacja obronna jest niemożliwa ze względu na potencjał sił zbrojnych RP i to zawsze będzie musiała być obrona w ugrupowaniu sojuszniczym, czyli z NATO. Czyli że siły zbrojne RP, mówiąc kolokwialnie, są za słabe, żeby samodzielnie bronić terytorium RP w całości. I wiecie, i to w zasadzie dalej jest prawdziwe. Dalej jesteśmy za słabi, żeby bronić całości swojego terytorium, i dalej nie mamy takich możliwości. Jeżeli zbudujemy do końca 18 dywizję, jeżeli w jakiejś formie może powstaną dwie kolejne dywizje, to raczej też nie będziemy w stanie w pełni samodzielnie bronić terytorium RP. Też będziemy potrzebowali wsparcia lotnictwa amerykańskiego, może marynarki wojennej. Też dobrze, żeby siły wydzielone szpica NATO, czyli te 30 batalionów, znalazły się w Polsce, tak? W ciągu 30 dni. No pamiętajmy, że doktryna NATO 4 razy 30 to jest w ciągu 30 dni, ale nie od wybuchu wojny, tylko od zidentyfikowania zagrożenia na tyle realnego. To jest 30 batalionów, 30 eskadr i 30 dużych okrętów wojennych. I to jest potencjał, który jest na tyle potężny, że on w zasadzie powinien wybić Rosjanom z głowy próby kinetycznego wejścia w konflikt. Zwłaszcza te 30 eskadr, tak? Bo to w sumie patrząc po tym, jak performuje, w zasadzie jak nie performuje rosyjskie lotnictwo w konflikcie ukraińskim, to jest już dla nich game over, tak? To o wojnie potencjalnej zadecyduje przewaga w powietrzu, a tutaj lotnictwo rosyjskie versus lotnictwo natowskie, a zwłaszcza amerykańskie, to jest tak, jakby wystawić siedmiolatka przeciwko zawodowemu zawodnikowi MMA, nie? To nie miałoby nic wspólnego z jakąkolwiek w miarę sportową walką, nie? Natomiast znowuż jest różnica potencjałów kinetycznych między Polską i Rosją. I teraz tak, jak załatamy te wyrwy sprzętowe po tym sprzęcie porradzieckim, co z tego, że przestarzałem, ale jednak, który był, który daliśmy na Ukrainie,
jeżeli sformujemy większość nowych jednostek, to nasz potencjał wzrośnie. Już jest lepiej troszeczkę niż było poza wojskami lądowymi per se, tak? No bo tutaj to jest ta kwestia tych 30-40% sprzętu, no ale powstał WOT okrzepu, DWS się bardzo fajnie rozwinął, no, dokupujemy kolejne samoloty w lotnictwie, marynarka wojenna w końcu, dzięki Bogu, ma cień szansy, że dostanie jakiekolwiek sensowne okręty. Chociaż mówię, ja uwierzę, jak wejdę w Gdyni na pokład, poskrobię palcem i stwierdzę, że to nie fatamorgana, tak? Natomiast jest lepiej, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o wojska lądowe, jest przejściowo gorzej, ale będzie za jakiś czas lepiej. Nastąpiło przebudzenie NATO, nastąpiła zmiana w myśleniu i Amerykanów, i innych sojuszników o wydatkach na obronność, o zapasach amunicji, o tym, co się dzieje, więc sumaryczny efekt tego wszystkiego będzie dla nas korzystny. Natomiast ja bym nie postawił żadnych pieniędzy na to, że my uzyskamy gotowość do samodzielnej, w pełni samodzielnej operacji obronnej Polski wobec przeciwnika takiego jak Rosja. Owszem, jeżeli będzie potrzeba, to plany już jakieś powstały na pewno nowe, na pewno powstaną kolejne i na pewno będziemy w razie czego bronić się tym, co Właśnie. mamy, a będziemy mieli dużo więcej niż mamy teraz. I tu ci wejdę w słowo, jeżeli pozwolisz, bo o to chciałbym zaś się zapytać, a może nie będzie lepszego momentu, bo tak jak oceniamy te strzępki planu, no i to, co wcześniej się wiedziało albo rekonstruowali mądrzy ludzie, którzy na ten temat mieli wiedzę, no, przyjmując, że ten plan z 2011 roku no, był obiektywnie mierzonymi siłami na zamiary, no to jak sądzisz, jaki jest w tym momencie docelowy plan przy założeniu, że ten sprzęt, o którym nie będzie fatamorganą i nie tylko okręty, ale w ogóle cały sprzęt, że będzie ta minie odpowiedni czas na wdrożenie tego, że uda się jakoś ograniczyć te problemy demograficzne, które będą na pewno stały na drodze również rozwoju polskiej armii. I wiesz, zmierzam do tego pytania, jak sądzisz, na ile my możemy sobie pozwolić w takim wypadku na inny plan? Bo wiesz, bo może jest tak, że to dalej będzie, bo ja sobie pozwolę teraz na taką puścić wodzę fantazji. No, wyobraźmy sobie, że jest ten rok 2030, dzieje się coś w Cieśninie Tajwańskiej, Amerykanie najprawdopodobniej mogą angażować tam część potencjału, Europę nie mówię, że ją zostawiają, ale nie planują tutaj dyslokować jakichś olbrzymich sił, tylko Europa Środkowo-Wschodnia ma wziąć na siebie główny ciężar ewentualnej obrony. Rosjanie widzą szansę na zmianę porządku, właśnie kolejną dogrywkę. I w tym momencie, jak sądzisz, jak to mogłoby być racjonalnie kalkulowane przy założeniu, że te siły mamy? I znów załóżmy taki pesymistyczny wariant lepiej, a nie optymistyczny. Znaczy, ja uważam, że nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, to pierwsi na liście byliby Ukraińcy, a potem Bałtowie. Że pierwsza zawsze będzie Białoruś, o ile będzie chciała wyjść spod rosyjskiego, tam quasi-rosyjskiej zależności, powiedzmy. To nie jest takie oczywiste w przypadku Łukaszenki, bo on tak lawiruje dość sprawnie, no ale powiedzmy, że pierwsza w razie czego zawsze będzie Białoruś, żeby ona, nie daj Boże, nie przeszła dla Rosjan na stronę Zachodu, bo dla nich to będzie geopolityczna katastrofa na skalę chyba porównywalną znowu ze rozpadem Związku Radzieckiego. Potem będą Ukraińcy, tak, bo Rosjanie, umówmy się, że celów strategicznych w tej operacji na Ukrainie nie osiągnęli żadnych, więc w tym momencie będzie Ukraina i potem ewentualnie Bałtyki. My będziemy czwarci na liście, że tak powiem. Więc mam bardzo dużą nadzieję, że w razie czego Wojsku Polskiemu, czyli generalnie Polsce i Polakom, historycznie się poszczęści i to nie my będziemy na tym ostrzu imperializmu rosyjskiego. Natomiast no oczywiście, jeżeli coś się wydarzy w Bałtykach, no to pierwszymi siłami zbrojnymi, które będą szły z pomocą Bałtom, no to będą siły zbrojne RP, tak? Mówimy tutaj o kwiecie tak naprawdę Wojska Polskiego, czyli mówimy o 6. Brygadzie, 25. Brygadzie, mówimy tutaj o specjalsach, mówimy tutaj o 18. Dywizji, no to są siły, które będą rzucone na pomoc Bałtom. Więc raczej moim zdaniem bardziej prawdopodobny jest taki scenariusz. Jeżeli patrzymy o scenariusz, który w mojej ocenie skrajnie mało prawdopodobny, czyli Białoruś rozwija się mobilizacyjnie, Rosja, nie wiem, wskrzesza z umarłych te siły, które miała, tak, odbudowuje i próbuje się rzucić na Polskę jako najsilniejszy kraj regionu, żeby, nie wiem, wbić się w centralny punkt, no to w momencie, w którym mają niezabezpieczoną granicę z Ukrainą i są zostawione sobie państwa bałtyckie i Finlandia w NATO, no to ja w ogóle nie widzę takiej realności planu dla Rosji, to jest inna rzecz. Ale nawet gdyby doszło do takiego założenia, mam wrażenie, że u nas będzie próba tej obrony nieaktywnej,
No bo my nie możemy jako kraj NATO pierwsi zaatakować Rosję. Nie możemy przeprowadzić uderzenia wyprzedzającego. Dlaczego? A mianowicie dlatego, że dla krajów NATO to byłby wystarczający powód, żeby się wymiksować z pomocą. Tak? A są kraje, które by uznały, że są na tyle daleko, że to by był wystarczający powód, żeby zanegować zobowiązania sojusznicze. Natomiast mam wrażenie, że będzie dominowała obrona jednak bardziej na sztywno. Że jednak już w pasie przesłaniania będzie koncepcja obrony, właśnie nie opóźniania, tylko obrony manewrowej. Mam wrażenie, że dużo częściej będzie stosowana obrona uporczywa, zwłaszcza w miastach. Tylko mam drugie wrażenie, że po prostu do ludzi nie dociera, co to oznacza, tak? Że kompletnie nie zdają sobie pojęcia, z czym się wiąże obrona terenów zurbanizowanych i z punktu widzenia militarnego, na przykład. Zamienienie Białegostoku w miasto twierdzy czy Białej Podlaskiej, no to tak, militarnie to wymusza na przeciwniku zostawienia sił, które będą pilnować kotła. Jeżeli tych sił będzie za mało, to skończy się tak jak z rosyjskimi próbami, na przykład obejścia Czernichowa, czy jednostki, które próbowały obejść Czernichów albo blokować, były niszczone. To samo było z jednostkami, które próbowały obejść Charków. No, jeżeli Rosjanie będą chcieli zdobyć takie miasto wielkości Białegostoku, to będzie powtórka na przykład z oblężenia Mariupola, czyli będą musiały być zgrupowane siły w zasadzie całej jednej armii. To będzie wielomiesięczne oblężenie, które zrujnuje miasto, zostanie zabitych kilkadziesiąt tysięcy cywili. Natomiast, no, wiesz, to jest bardzo dobre pytanie, czy politycy mają świadomość, z czym się wiąże obrona na sztywno już od granicy, tak? Na pewno będzie to obrona, która spowoduje, że będą większe straty sił zbrojnych RP. To bez dwóch zdań. No i ta obrona na sztywno będzie też oznaczała, że więcej miastek i miasteczek będzie zrujnowanych na wschodzie, tak? Ponieważ to, co byłoby wyhamowywane poprzez rozciągnięcie przeciwnika w terenie, co owszem, naraziłoby bardzo dużo miejscowości na okupację i większa część obywateli miałoby zetknięcie z okupantem, z wszystkimi tragicznymi konsekwencjami tego, to jednak do ludzi chyba nie dociera, że koncepcja bronienia się na sztywno na wschodzie Polski oznacza, że miejscowości, które by były zdobyte, będą po prostu zniszczone. A ludzi stamtąd należałoby ewakuować, albo dużą część należałoby ewakuować przed wybuchem wojny, albo zaraz w momencie wybuchu wojny, o czym się u nas w ogóle nie myśli. I będzie dokładnie to samo, co było w przypadku Mariupola na Ukrainie, tak? Że wszyscy wiedzieli, że Mariupol od 2016 w razie czego będzie na celowniku Rosjan, że powinno się Mariupol ewakuować. Po czym finalnie Mariupola z przyczyn politycznych nie ewakuowano po wybuchu wojny, nie podjęto tej decyzji, a Rosjanie podeszli zaskakująco od zachodu do Mariupola, a nie od wschodu, no i wzięli miasto błyskawicznie w kocioł, tak? Co uniemożliwiło ewakuację. I u nas się nie myśli o ewakuacji jedności. U nas nie ma schronów dla ludności cywilnej, cywile nie wiedzą, jak się zachować, nie myśli się o tym. I teraz, no tu jest albo A, albo B. Czyli albo zakładamy, że jednak cofamy się, żeby wyhamować przeciwnika i potem odbijamy teren, co jest oczywiście trudne, kosztowne, jak pokazuje Ukraina, może być potwornie ciężkie. No albo się bronimy na sztywno, no ale na litość boską w takim razie ewakuujmy Białystok, tak? Ewakuujmy Białą Podlaską, ewakuujmy inne miejscowości, które po prostu będą narażone na to, że zostaną zrównane z ziemią razem z cywilami. U nas nie ma planów ewakuacji, obrona cywilna nie istnieje, tak? To jest, trzeba się pogada z różnymi urzędnikami państwowymi i nie tylko, którzy krzyczą o obronie od granicy, że jak się z nimi porozmawia, że to oznacza, no, że będą walki o wielkie ośrodki miejskie i co się z tym je, no to ani posłowie rządzący, ani opozycyjni, no, nie za bardzo mają świadomość, że w takim razie należałoby bardzo poważnie rozmawiać o ewakuacji kilku milionów Polaków, tak, w momencie rozpoczęcia działań. No i wiecie, to są takie rzeczy, które budzą bardzo moje głębokie wątpliwości, bo owszem, można zadecydować, że bronimy się na sztywno od granicy kosztem zwiększonych strat własnych sił zbrojnych RP, bo to jest automatycznie się wiąże z tym. Możemy założyć, że budujemy taką siłę ognia Wojska Polskiego, żeby środkami artyleryjskimi na przykład zadawać zmożone straty atakującym Rosjanom, tak, razić ich logistykę. Możemy zakładać, że będziemy mieli wsparcie natowskie szybciej, że będzie bardzo potężne wsparcie lotnictwa natowskiego, no ale jednak koncepcja obrony na sztywno na wschodzie Polski wiąże się z określonymi konsekwencjami, o których się w ogóle u nas nie mówi publicznie. I to są rzeczy, które mnie osobiście bardzo niepokoją, tak? Natomiast inna jest sprawa taka, jakie są naprawdę plany Wojska Polskiego i jak to jest opracowywane, bo to, że warstwa deklaracyjna polityczna jest taka, to nie oznacza, że oprócz planu, który jest taki, a nie inny, czyli obrona na sztywno, czy planu, nie wiem, nie warta, tylko powiedzmy, nie wiem, Bereza 101,
no to powiedzmy, że może powstał jeszcze plan 102, 103, 104, który jest zupełnie innym wariantem operacji bronnej, tak? Ja tutaj miałbym bardzo dużo jednak zaufania do wojskowych, do tych, którzy opracowują tego typu plany, bo to są naprawdę bardzo mądrzy ludzie, którzy wiedzą, jakie mamy siły, jakie mamy środki i mają wiele, i mają to wszystko wariantowane, tak? Czyli wariant taki wsparcia NATO, wariant inny wsparcia NATO, wariant bez wsparcia, wariant tego, że uda nam się rozwinąć mobilizacyjnie, albo wariant, że nam się nie uda. Więc ja osobiście bym tutaj pokładał bardzo duże zaufanie względem wojskowych, którzy planują tego typu operacje. I wykazywałbym się anielską cierpliwością wobec okresu przedwyborczego w Polsce, który ma swoje prawidła i gdzie są mówione rzeczy, które czasami z jednej strony są kompletnie na bakier z jakąkolwiek racjonalną sztuką operacyjną albo strategią, a z drugiej strony no też trudno się dziwić, że mówi się ludziom, że Wojsko Polskie ich nie zostawi, tak? Tylko nie mówi się już im, z czym to się je i z czym to się wiąże, tak? Niestety. I to są takie, wiecie, takie moje bardzo smutne refleksje, które są na marginesie tej całej dyskusji, bo dobrze, że ta dyskusja się zaczęła, tylko ja mam wrażenie, że to znowu będzie taka dyskusja w szklanej wieży, czyli eksperci, czyli nauczyciele, akademicy będą mówić, geopolitycy będą mówić, dziennikarze branżowi związani z bezpieczeństwem i obronnością, trochę emerytowanych generałów. Może czasami jak oficjalne czynniki polityczno-wojskowe się zagotują, to też włączą się w tą dyskusję, tak? Natomiast ja mam wrażenie, że ta dyskusja nie zejdzie do poziomu mieszkańców Ściany Wschodniej, bo dla nich to będzie takie troszeczkę naiwne myślenie zero-jedynkowe, czyli aha, Wojsko Polskie będzie tutaj w razie wybuchu wojny, no to nas obroni i nam się nic nie stanie, bo będzie Wojsko Polskie, nie będziemy okupowani. I niestety to jest takie bardzo naiwne myślenie, ponieważ to nie będzie dla nich znaczyło, że może i nie będą okupowani, ale ich domy będą zniszczone w ramach obrony, tak? Drogi, którymi się poruszają, będą miały zarwane mosty, pola będą zaminowane. To są rzeczy, które się zero-jedynkowe, tu nie ma trzeciego wyjścia, nie? Tylko to się nie przybija do dyskursu i to jest takie, wiecie, trudne, ale mówię, to są tematy, które powinny być poruszone publicznie, natomiast no, na pewno nie przed wyborami, ponieważ przed wyborami to będzie automatycznie pole jakiejś takiej nawalanki polsko-polskiej, co jest moim zdaniem bardzo niekorzystne i bardzo szkodzące spokojnej, merytorycznej dyskusji. Natomiast owszem, myślę, że taka dyskusja powinna mieć miejsce, żeby wiadomo było, z czym się wiąże koncepcja obrony już od słupków granicznych. Czy to tak naprawdę, jak miałbym podsumować, to chyba takim cytatem, który wszyscy dobrze znamy, si vis pace parabellum, tak, znaczy nie opuszczają, znaczy czasy, w których żyjemy, system międzynarodowy wymusza na nas, a tym bardziej na Polsce, w jej położeniu geopolitycznym, w tej dynamice zmian, które zachodzą w systemie międzynarodowym, że my musimy o tej wojnie rozmawiać, musimy rozważać wszystkie scenariusze i to, co powiedział nasz dzisiejszy gość, w pewnej sferze takiej już operacyjnej, tej, która właśnie jest objęta tymi klauzulami, kiedy prowadzi się te gry, analizuje się, przewiduje się pewne scenariusze, no to tutaj wchodzą eksperci i tutaj rzeczywiście są to dyskusje prowadzone za zamkniętymi drzwiami, no bo tu mówimy o konkretnych rozwiązaniach, ale też to, co powiedziałeś, Jarek, myślę, że jest ważne, że dyskusja o tym, czym są plany obronne, jakie to ma konsekwencje, jakie to ma konsekwencje dla społeczeństwa, dla ludności lokalnej, terenów objętych potencjalnymi działaniami, czy mamy miejsca schronienia, jak mają postępować służby, szeroko pojęte służby państwowe, służby medyczne, straż pożarna, czyli ci wszyscy, którzy będą zaangażowani w cały proces ochrony ludności, kluczowej infrastruktury, no to chyba ta dyskusja dobrze, żeby w Polsce się rozpoczęła. No i mam nadzieję, że nie będzie tak, jak właśnie ty, znaczy ty nie powiedziałeś, że tak będzie, tylko powiedziałeś, że boisz się, żeby ta dyskusja właśnie nie była znowu w gronie pewnych grupy ekspertów, którzy tak naprawdę dyskutują już o tym od dłuższego czasu, tylko żeby ona stała się przedmiotem jakiejś rzeczowej analizy szerzej w społeczeństwie, żebyśmy mogli o tym rozmawiać, żeby ludzie, którzy no, ostatecznie biorą udział w decyzjach politycznych, żeby wiedzieli też tak naprawdę, jakie potencjalne konsekwencje idą za tym, że dyskutujemy o jednej czy drugiej koncepcji, nie wchodząc oczywiście w te szczegóły, o których mówiłeś, czyli tam, gdzie wchodzą już eksperci, kiedy coś będzie wydyskutowywane i przygotowane w koncepcjach. Jarku, no, chciałbym przede wszystkim podziękować, że znalazłeś dla nas czas. Wiemy, że, znaczy nie chcemy powiedzieć, że jest okres, w którym jesteś bardziej eksploatowany czy mniej, no bo tak naprawdę to, co się dzieje, powoduje, że co chwilę pewnie
jesteś zmuszony coś komentować. No, z perspektywy naszego kanału, no, myślę, że wszyscy nasi widzowie kanał Jarosława Wrockiego znają, ale mimo wszystko zachęcam do tego, żeby śledzić jego kanał zarówno na YouTubie, wpisy na Twitterze, bo to jest chyba właśnie element tej dyskusji, o której mówimy, że mimo tego, że niby widzimy wszyscy to samo, to mamy różne punkty widzenia, różne oceny i uważamy, że właśnie zapraszanie takich gości, dyskusja o tym stanowi i naszą misję, i z drugiej strony wartość dla całego społeczeństwa. Więc Jarku, jeszcze raz bardzo dziękujemy Ci za czas. No i oczywiście wiemy, że niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć się w murach Akademii Marynarki Wojennej, więc powiem do zobaczenia w Gdyni. W Gdyni. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem porozmawiać. Ja mam takie bardzo głębokie, wewnętrzne przekonanie, że należy prowadzić tego typu rozmowy, należy prowadzić tego typu szeroką społeczną debatę, ale miejmy nadzieję, że w oderwaniu od polityki. Teraz jest niedobry czas na to, tak? Z różnych przyczyn. Natomiast myślę, że w kolejnych latach będzie przestrzeń na to na pewno, żeby na spokojnie porozmawiać i żeby wrócić do rozmów o bezpieczeństwie Polski, ale nie na zasadzie wywracania stolika jakichś przedziwnych koncepcji, tylko na podstawie powrotu do podstaw. Obrona cywilna, służby państwa, o tym, że musi być cały system sprawnie działający, a nie dbamy tylko o siły zbrojne RP, ale dbamy o cały tak zwany system odporności państwa. Ja bardzo się cieszę, że tworzycie niesamowicie merytoryczny kanał, że w ramach rozmowy akademickiej, dyskusji akademickiej te treści są podnoszone. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. No i słuchajcie, tak w sumie to bardzo się cieszę, że się niedługo zobaczymy. My też. Zostawiamy Państwa z tym materiałem, zachęcamy do jego udostępniania i komentowania i zapraszamy oczywiście na nasze kolejne rozmowy. Dziękujemy, że byliście z nami. Do widzenia.